Audycja popularno-naukowa. Nowa analiza danych z marsjańskiego robota Curiosity wskazuje, że planeta była kiedyś pełna rzek. Mogły one stanowić doskonałe środowisko dla rozwoju życia. Planetolodzy z Pennsylvania State University przeprowadzili symulację erozji powierzchni Marsa i dokonali zaskakującego odkrycia. Otóż stwierdzili, że część marsjańskich kraterów to najprawdopodobniej pozostałości po dawnych rzekach. Czy to jest naukowa sensacja? O to zapytam doktora habilitowanego Marcina Kiragę z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Faktycznie, jeżeli byśmy mówili o Marsie i o wodzie, no to nie jest to nic nowego, dlatego że skądinąd na powierzchni Marsa widzimy bardzo wiele śladów po dawnych przepływach rzek, po obecności też jakichś jezior, to znaczy część powierzchni Marsa pokrywają minerały, które powstają w wyniku oddziaływania z wodą. Także wiemy, że był okres w historii Marsa, gdzie tej wody było rzeczywiście dużo. Tutaj to odkrycie jest bardziej subtelne, to znaczy w skałach osadowych, które wypełniają krater Gale'a, który badał łazik Curiosity, zaobserwowano powiedzmy jakieś takie struktury, które z pewnym trudem i po właśnie przeprowadzeniu symulacji, jak erozja może przebiegać w tamtym obszarze, zostały zainterpretowane jako pozostałości właśnie po przepływie wody. Jest to dodatkowy obrazek takiej układanki, w której mówi nam o tym, że na Marsie było kiedyś powiedzmy dużo wody w różnych postaciach, to znaczy czy to stojąca, czy to przepływająca. Także dla mnie, jako osoby nie zajmującej się szerzej tym tematem, nie jest to jakaś taka bardzo zdumiewająca konkluzja i zdumiewające odkrycie. Natomiast niewątpliwie stanowi nową furtkę, nowe spojrzenie na to, gdzie tej wody i w jaki sposób można tych śladów wody na Marsie szukać. A co to właściwie znaczy, że na Marsie była kiedyś woda, były kiedyś rzeki? Po prostu były, to znaczy bardzo dawne czasy. Po powstaniu Układu Słonecznego, który był, 4,5 miliarda lat temu mniej więcej. W pierwszym okresie Mars wydawał się być, przynajmniej te ślady, które na nim obserwujemy, był planetą, która posiadała dość gęstą atmosferę, przynajmniej na tyle gęstą, żeby tam mogła panować warunki odpowiednie do istnienia wody w stanie ciekłym. Ten czas się dość szybko skończył. Mamy kilka takich paradoksów. Kiedyś, jak powstało Słońce, jak się już powiedzmy troszeczkę ustabilizowało, to świeciło powiedzmy wyraźnie słabiej niż obecnie, a mimo wszystko Mars miał dużo lepsze warunki niż obecnie. Wynikało to z tego, że miał zapewne gęstą atmosferę, na tyle gęstą, żeby panowały na nim odpowiednie warunki, żeby woda mogła być w postaci ciekłej. Tak się składa, że kiedy gwiazda, taka jak Słońce, jest dużo młodsza, ma również dużo silniejszą aktywność magnetyczną. Wszystko na to wskazuje, że wiatr słoneczny, który był pewnie nawet kilkaset razy silniejszy niż obecnie, po krótkim czasie rozproszył atmosferę Marsa. Znaczy te cząstki wiatru słonecznego oddziaływały ze zjonizowanymi cząstkami atmosfery Marsa. Atmosfera Marsa została utracona. I przestało być możliwe istnienie wody w stanie ciekłym. I od tej pory mamy tylko ślady istnienia wody na Marsie. Znaczy obecnie na Marsie istnieje dużo wody, tylko że w postaci lodu. Są te czapy polarne i są obszary, w których lód kryje się pod powierzchnią Marsa. Są obszary, gdzie właściwie nawet te ślady lodu są widoczne na dnie niektórych kraterów. Czyli jeżeli mówimy o możliwości powstania życia, to Mars kiedyś był planetą o wiele bardziej przyjazną niż Ziemia. Powstanie życia jest jakimś takim, z jednej strony wydaje się, że na Ziemi zaszło dość szybko, ale na Marsie nie mamy na razie żadnych śladów właśnie tego, żeby tam kiedyś było życie, także to pewnie będzie przedmiotem intensywnych badań. Na razie na tych właśnie próbkach Marsa, które mamy na Ziemi, już śladów życia nie znaleziono, chociaż były takie sensacyjne informacje. Natomiast pytanie, czy w ciągu tego okresu, kiedy tam było jakoś dość ciepło, była woda, czy mogło powstać życie że może było, może nie było. Także nic nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Znaczy Mars jest w ogóle bardzo ciekawą planetą. Ma bardzo rozmaicone struktury na powierzchni, prawda? Tam jest ślady, są po pierwsze struktury tektoniczne, struktury wulkaniczne, kratery uderzeniowe. Są ślady właśnie erozji, no, związane z płynącą wodą właśnie sprzed tych miliardów lat. Cały czas następująca erozja w związku z wiatrami. Także cały czas jest to taka, powiedzmy, ciągle aktywna planeta, prawda? Tam jeszcze lądownik InSight bada, powiedzmy, wnętrze Marsa ze względu na to, że rejestruje zjawiska sejsmiczne zachodzące w jego wnętrzu. Prawda, one są bardzo słabe w porównaniu z tym, co się dzieje na Ziemi, ale są, prawda, w jakiś sposób umożliwiają badania również wnętrza Marsa. Można powiedzieć, że naukowcy z Marsem właśnie wiążą duże nadzieje, większe niż z Księżycem, który jest zdecydowanie bliżej. Na Marsie są warunki dla życia naszego, znaczy przynajmniej dla ludzi, zupełnie niedobre. Po pierwsze, nie ma atmosfery takiej, żeby można było oddychać. Po drugie, może w mniejszym stopniu, ale jednak tam poziom promieniotwórczości jest trochę wyższy. Także jeżeli chodziłoby o życie, powiedzmy sobie, ludzi na Marsie, to by wymagało baz, które by były, musiały być odizolowane praktycznie od tego środowiska. Znaczy to środowisko korzystne dla ludzi, czy możliwe do przeżycia dla ludzi, były po prostu wewnątrz jakichś takich, prawda, zamkniętych rył. Wszędzie na zewnątrz ludzie by musieli w skafandrach zaopatrzeni w tlen do oddychania wychodzić. Nowe odkrycia mogły być jednak spowodowane przez obecność ludzi na Marsie. To jest kwestia ciągle otwarta, prawda? Jest wiele zagadnień związanych z Marsem, które ciągle dobrze byłoby lepiej poznać. Optymizm ludzi był dużo większy kiedyś, jeśli chodzi o perspektywę czasową eksploracji Układu Słonecznego. Tam kiedyś dostałem taką książeczkę z Elementy astronautyki, i tam właśnie ona była tam z połowy lat 70. właśnie świeżo po lądowaniu ludzi na Księżycu. To perspektywę, powiedzmy, lądowania na Marsie określano tam rok 1985, co oczywiście jest już dla nas bardzo odległym wspomnieniem. Nie wygląda na to, żeby to jakoś mogło być szybciej, niż ludzie będą na to gotowi. Powiedzmy, z dolotem do Marsa wiąże się po pierwsze długa podróż. Po pierwsze nie mielibyśmy czym lecieć jeszcze. Po drugie, jeżeli byśmy mieli już jakiś taki statek i dysponowali naszymi obecnymi środkami, to w najlepszym wypadku to jest jakieś 7-8 miesięcy podróż. I ewentualnie 7-8 miesięcy powrót plus, że tak powiem, jakiś okres, w którym na tym Marsie można by przebywać i jakoś czekać na dobry układ, prawda, Ziemi i Marsa, żeby lot powrotny móc wykonać. Pewnie to będzie uzasadnione, żeby bardzo szybki termin lądowania nawet warto przesunąć, żeby to się mogło odbyć bezpiecznie. A gościem Eureki był doktor habilitowany Marcin Kiraga z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A ja życzę już dobrego wieczoru. Jakub Domoradzki. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.